Witam Was w moim odcinku na moim kanale. Dzisiaj damy sobie królikom jedzenie i wodę z zakwaszaczem. To są takie odcinki dzisiaj, jak przychodzę do szkoły, takie popołudniowe obowiązki królików. Dzisiaj będę miał takie trochę lepsze jedzenie. Masorą buraka czerwonego, buraka cukrowego. Delikatnie oczywiście, bo to burak cukrowy nie jest za zdrowy tych królików, ale dostają raz w miesiącu, więc to im dużo nie zaszkodzi. Trochę natki pietruszki. No i to wszystko w tym, mi się wydaje, byłoby w tym odcinku. No ale to tak, wyciągniemy sobie najpierw może te miski od królików i naszykuję sobie tutaj te warzywka wszystkie, co muszę im dać. I się widzimy po cięciu. Cześć! I jak widzicie, już sobie wodę nalałem do wszystkich misek i kafli. Teraz będę wskazał do klatek z królikami. Dobra, otwieram klatki najpierw. A, powinienem wam powiedzieć, wczoraj właśnie kupiłem temu samcowi zaszczyt na katar. Taki biały płyn to był. Wczoraj mu dałem, jeszcze w sobotę muszę dać mu jeszcze jeden zaszczyt. Jeden zaszczyt kosztuje 20 zł. Wodaszczyki dostałem. To było tego, żeby zapachu nie dostawał. Jak siedzicie mój właśnie moją stronę na Facebooku, tak, jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tej stronie, to zapraszam do opisu filmu. Tam będzie link do strony i grupy. Kurde. Miałem link ze strony i tam właśnie dałem taką informację, że od dzisiaj do 31 grudnia nagrywam codziennie odcinki. I jak wbijecie 100 subskrypcji do końca roku, to robię live'a. Chyba że wbijecie szybciej, to będzie szybciej live. Ale to się wszystko okaże. Kurde, temu samcowi nie dałem wody. Niech ten się napije. Ja mam taką właśnie miskę, brakuje mi jednej. Tą miskę dam mu tutaj, to tak się nas uda szyć jeszcze. Tam jest jeszcze wodę, jedzonko ci damy. Pewnie wszyscy są ciekawi, co ty samicny. Nie masz na dzisiaj opanowany wykot. Proszę bardzo. Jeszcze nie ma młodych. Samica jest, grubiutka, brzuszek ma ładny. Jak w góry widzicie. Jeszcze nie ma młodych, ale myślę, że dzisiaj w nocy lub jutro rano mógłby się pokazać. Może urodzi. Powinno mi się, że urodzi, bo pierwszy je wykot. Zobaczymy, co z tego będzie. Mamy sobie je wodę. To niech pije, bo musi mieć mleko dla młodych. Właśnie miałem też pytania. Właśnie miałem pytanie, czy można dawać zakwaszacz królicy karmiony, królicy, która będzie właśnie młode ma w brzuchu, która będzie karmić. Nie ma żadnych zastrzeżeń, jeżeli nie jest to napisane na zakwaszaczu futerkowe. Więc podaję to. Prawie zamkniemy sobie, bo ona często ucieka. Teraz sobie zamkniemy. Tam niech siedzi po prostu. Teraz damy sobie tym małym króliczkom. One chyba zostaną u mnie w mojej hodowli na mięso. Ociu się. Widzicie, dwa duże, jeden mały. Zostały ładne futerko. Ostatnio zauważyłem, że takie rzeczy olśniki, to jeszcze rzeczywistość nie jest. Ale mi to nie zależy na futerku. Na wystawie nie jeżdżę, więc ten taki malutki jest. Ale czy może dojdzie do siebie. Dobra, więc teraz może sprawdzimy sobie, któremu królikowi brakuje mieszanki. Temu dorzucimy. Zatem widzę, że tylko są granulotki, a nie je. Dzisiaj sobie to tutaj położymy. To ma, widzę, że tutaj nie ma apetyt, nie ma. Sobie tego samczyka.
O, tak mało jeden. Ale potem tak wasza czy coś. Samica też ma. Też te króliki mało mi jedzą, nie wiem dlaczego. Jeszcze chodzi o to, że nie ma właśnie. Może ten dolnik by coś im pomógł, ale wątpię, bo słyszałem komentarze od jednego hodowcy, że to jest do niczego warte, nie jest nic warte, więc jeżeli macie z tym styczność, jeżeli królik istnieje, no je, ale w sensie, że słabo je. Taki bardziej właśnie taki wyglądający. Chociaż te małe wszystko dodają, widzicie, nic nie miały. Stają takie pół szufelki, to jest około 250 gram. Ta szufelka futerkowa ma pół kilograma niby. Dobra. Teraz sobie damy tym młodym. Gdzie tego mamy? Dwa damy, dobra, damy sobie dwa im te. A buraczki tego dostaną. Gdzie dostaną tego? Truszki. Tam stały już. Mieszanka możemy sobie schować już. Jest tam. Mieszanka niepotrzebna. Jeżeli ktoś nie ma w czym trzymać, ma na dworze klatki, to polecam bardzo beczki. Żadna myśl nie dostanie nic. Będzie jadała tych paszy. Sobie przełożymy tutaj. Sorki, że przerwało film, ale zabrakło mi pamięci w telefonie. Przerwało mi. Musiałem usunąć kilka moich poprzednich filmików z telefonu. Dobra, wodę ma, jedzenie ma, sianko ma. Zamykamy go. Sianka nie ma. Wodę ma, jedzenie ma. Dobra, dobra. Sianko. Zostałem jeszcze pół buraka. Dla mnie to może jutro. Ten to sianko, no taki paśnik, to on ma na taki ubity, to ma na dwa dni, nie? Znaczy, bo dużo sianka, nie? Dobra, to ma, to ma. Ja się tam dorastał wody. U mnie królik musi mieć dobrze, bez wyjazdu ode mnie. U mnie nie ma, że królik idzie na szkoda, że jest gorzej traktowany. Co krowego jeszcze? A, gdzie jedźcie? Jedzenie jest, to jest sianka. Ale jakby troszkę są jadły? Kurde, szybkie są. Tak. Takie resztki. Sianko do mnie teraz sobie. Jak się domyślicie, to jak samica się okoci, to będzie właśnie film z wygotu, ale nie będę trwał gniazda, tylko będzie taki właśnie o wykotach film. Bardziej o wykocie, jedną, bo tylko jedną wykot mam z hodowli. Dobra, to byłoby już w tym odcinku. Ja mówiłem wcześniej w moim filmie, jak bijecie 100 subskrypcji do końca roku, to będzie live. Nie będzie subskrypcji do końca roku, live się nie odbędzie. Chyba, że coś mi jakieś natchnienie nadejdzie i może live'a zrobię. Ale to jest niepowiedziane, że jak to zrobię. Jeżeli wy się wywiążecie z umowy, ja się nie wywiążę. Postaram się dwukrotnie nie wywiązać. To byłoby tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania odcinka. Czekam na. Czekam na negatywne i pozytywne komentarze. Odpowiadam na wszystkie, ponieważ ja się jeszcze uczę, więc. Mogę nie wiedzieć, o czymś, jakieś poradniki, możecie dawać mi w komentarzach jakieś filmy, propozycje. Też mam dużo propozycji na filmy do końca roku. I wejdzie nowa seria na pewno na ten kanał, się dowiecie już wkrótce. To jest na razie to chciałby vlog.
z życia hodowli, coś takiego w tym stylu. Dobra, cześć, trzymajcie się.